Witam serdecznie, kurwa, w poniedziałek. Mamy poniedziałek, dzisiaj była waga. Waga pokazała 126,6, czyli 2 kilo mniej, nawet troszkę więcej, 2,2 chyba jest mniej względem tygodnia. Także spoko, kaloryka nadal będzie trzymana, miałem podawać, ale jednak nie. Zostanę na tych trzech koła, ten tydzień przytrzymamy, zobaczymy teraz, myślę, że zacznie się troszkę stabilizować i będzie to już średnio 1,5 kilo, od kilograma do 1,5 kilo za tydzień powinno być. I zobaczymy, nie? Byleby tam poniżej 120 zejść, to już będzie, kurde, z górki. I co? Przyjechałem dzisiaj na trening push sobie zrobię. Może coś tam przegram, zobaczę, czy będę robił jakieś wyciskanie cięższe, czy nie. Generalnie obok tak samo jest pomyślnie, czuję się ok, troszkę no już zaczyna wjeżdżać ten moment, gdzie no kurde, tu mi się nie chce, to mi się nie chce, ale generalnie jest ok, libido mogłoby być trochę lepsze, ale no takie są uroki od bloku na początku, plus no dopiero teraz będę brał też z tego T-boostera z KFD. No i co, zobaczymy, nie? Zobaczymy, jak to wyjdzie. Coś tam może wam przygram jeszcze jutro albo pojutrze, przygram dla was coś o tym samochodziku, bo chcieliście. Dobra, to jest ta vloga. Dobra, generalnie nie wiem, czy nie. Tak, ten vlog oczywiście widzieć dopiero po piątku, czyli w sobotę albo w niedzielę. Ale nie wiem, czy z tego live'a kurwa nie rezygnować. Opowiem wam, że te klamoty robią się coraz cięższe. A taki jest najgorszy okres teraz, nie? Bo schodzenie z wagi, dopiero początek tego schodzenia z wagi, plus jeszcze ten odblok, czyli to wszystko jeszcze tam kurwa szaleje. Siłowo to idzie wszystko w dół. Strzelam, że pewnie za 2 miesiące ważąc mniej, czyli już pewnie około 110-115 kg będę silniejszy niż teraz, bo już to wszystko się unormuje, nie? A teraz jest taki najgorszy okres. Tego się zastanawiam, czy robić tego live'a, czy jest sens. Może zrobimy po prostu zwykłego live'a z Q&A na Instagramie, niżeli z treningu, bo no, nóg nie robimy w ogóle. Ława, nie wiem, czy z 200 może zaliczę na ten moment. Siad to podejrzewam, że z 3,5, 3,6 może. No i ciąg pewnie z 3,3 w porywach do 340. Także do 1000 to jest grubo daleko. Zastanowię się jeszcze i no, będziecie wiedzieć. Wy już wcześniej będziecie wiedzieć, ale ci to oglądają, to myślę. Dobra, robię. Co to się stanęło? Co mówił? Bo Schmidt jest chujowy ogólnie. Ale jak się jest kulturystą, to jest kozakiem. A ja jestem teraz kulturystą. Nie no, świruję oczywiście. No przegram wam serię, no kurwa, no co? Teraz zrobimy rasowy kulturysta na pakierni. Czyli wchodzicie. Ciężaru nie za dużo, tak? Ciężar nie ma być ciężki, tylko ma być kurwa 323 powtórzenia. Łapiecie. I teraz patrzcie. Zawsze to jest ten rytuał, jak widuję tak ludzi. To jest tak. Drop
ogarniałeś sobie, robiłem chyba z, no, półtora roku, może być. Jak tam robimy ewentualnie jakiś challenge na tym, a tak to drążek zrobimy i zobaczymy ile na raz. Sobie kota udało się ze 100, z 30, wtedy ważyłem 130 kilo jakoś, teraz 126,6 i zobaczymy ile kilo mogę doczepić i się podciągnąć. Można kurwa oszczędnie spalać? Można. 6-litrowym samochodem? Można, no 8 literków, no to co to jest, powiedzcie mi, ale zawsze pod butem kuni jest, tak? No to nie jest spalanie w ogóle, nie wiem jak mi się to udało zrobić, ale chyba tylko dlatego, że mamy długi czas dojazdu gdziekolwiek, bo, żeby się nie śpieszyć, no i nie ukrywam, no szkoda na paliwko, jak za dupcami palenie jest w granicy wtedy, ile? No tak, z 15. 16 powiedzmy, nie? A tutaj proszę, o, jeszcze schodzi 8,3, no i baja, no i to jest to, tak. A jak trza? No to już się podniesie pewno trochę. Dobra, jadymy. Pojeżdżę sobie tym autkiem pewnie rok.
jeszcze może z półtora roku. No i zamierzam później zmienić. Chciałbym mieć w ogóle dwie gabloty w swojej flocie. Zmienię najpierw z Passata, podejrzewam, na autko typu jakieś GMC. Wiecie, z amerykańskich filmów, wielkie lochy, duże świnie, że tak powiem, duży silnik i fajne brzmienie. W takim aucie to sobie robię tylko i wyłącznie wydech, nic więcej nie potrzebuję zrobić w takim samochodzie, żeby to fajnie brzmiało, taka V8 i to będzie ok, tak? Taki dupowóz rodzinny, powiedzmy, i tak dalej. Może dotrzam, zobaczymy, tak? Jakiś pick-up większy, albo Ford F250. To jest jedna gabluta, którą chciałbym mieć w flocie. Druga to jakaś wyścigówka, jakiś go-kartik, nie wiem, co to mogłoby być. Może Golf, Golf najnowszy, RK, tak? Niewielkim kosztem naprawdę można zrobić grube kucyki w tym samochodzie i naprawdę fajnie to zasuwa. A jak nie, no to jakaś BMK. Jakaś BMK. Mercedesy mi się tak aż tak bardzo nie podobają. Te starsze Mercedesy fajne mają brzmienie i tak dalej. To w fajnym kierunku idzie, ale te nowe Mercedesy mają już niestety. To są kosiarki. Kosiarki, ukrywajmy się. I nie brzmi to tak fajnie, nie ma tej V8-y. A BMSC BMK jakąś tam trójkę, może piątkę. Fajnie byłoby kiedyś wyrwać, jakby się udało. Ale pierwszy plan to jest, jeśli bym miał to sprzedawać, to budować jakiegoś cielaka wielkiego, a później, dopiero później, kupować sobie jakąś wyścigówkę, że tak powiem, nie? Czyli coś fajnego, chociaż jeszcze bardzo po głowie mi chodzi jako wyścigówka, właśnie Dodge Charger z tym najmocniejszym silnikiem. Tylko 250 tysięcy pewnie da się go wyrwać, 200 tysięcy. Takie coś też mi chodzi po głowie, bo to jest naprawdę ogromne głowu. Mega podoba mi się ten solidny przód. Takie solidne auto, duże, naprawdę zapierdziela. No i tyle. W tym aucie nic nie zrobię, chyba że mam środek, jak to wygląda w środku. No i przygramy właśnie włączony i wyłączony ten przepustnicę. W środku, moi drodzy. Nic szczególnego. Zwykły Passat, no. Ja tu nawet wam nie mam co pokazywać. Jest to wersja też na 4 osoby, nie na piąteczkę, bo jak tutaj widzicie, mamy, wam pokażę, cyk, cyk, limuzin, kurwa, limuzin Passat. Miłe, przyjemne wnętrze, fajnie się prowadzi, naprawdę. W trasie jest to naprawdę bardzo fajne autko. Jak już trochę trasy z nim zrobiłem, to jest naprawdę przyjemnie, komfortowo. No i zwłaszcza jak się wyłączy ten dyndzelek tam, to chodzi bardzo fajnie i zaraz wam to nagram. Wyciskanie też będę sobie wchodził w nową pozycję do wyciskania. W przyszłym tygodniu dostaniecie już nowy plan treningowy, bo ja będę robił nowy plan treningowy. Także zrobimy sobie omówienie i zobaczycie cały tydzień mojego nowego planu. Live'a z próby na 1000 nie było, z tego względu, że nie widziałem sensu. Schudłem już na ten moment, dzisiaj ważę 125 kg, czyli jestem dychę lżejszy. Nie ma szans, żebym ja zrobił 1000 kilo, będąc dychę lżejszy i w dodatku bez środków. Widzę to nawet po ławce, bo tam 200 kilo na 2 jest naprawdę bardzo ciężkie. Także jeśli nawet nie wycisnę powyżej 210 kg, no to
na pewno nie zrobię 1000. Tak, siadów nie robiłem od miesiąca, co śmieszne, i zobaczymy, tam dopiero siady zacznę robić sobie, może w przyszłym tygodniu spróbuję robić, bo akurat mam nowe naopręgi, ale zaraz o tym. No i chyba tyle, tak, o aucie widzieliście, taki ten vlog, taki troszkę, że tak powiem, ulepek, nie, z tej redukcji, bo na dobrą sprawę nic się wielkiego nie działo. Troszkę się podciągałem, waga fajnie schodzi w dół, czuję się już lepiej, a jest to 125 kg, także myślę, że jeszcze kolejne 3-4 tygodnie i naprawdę zacznie to jakoś powoli wyglądać, nie? Także poniżej 120 kg myślę, że będzie to zaczynało wyglądać, będę ja zaczynał wyglądać jak człowiek. A teraz co dla was? Pierwsza kwestia, zaczniemy sobie nie od neoprenów, a od nowych koszuleczek od Monster Power. I to, co jest z przodu, to tutaj widzicie, to jest nic. Ale to, co jest z tyłu, czyli gripy od Monstera. I serio, kurde, no patrzę na to i wygląda to naprawdę legitnie, naprawdę wygląda to bardzo fajnie. Prezentuje się rewelacyjnie. Co lepsze, jest to najlepsza cena gripa na rynku. Nie znajdziecie tańszego, czy to od chłopaków, czy to od A7, tak? I tak dalej. Nie znajdziecie tańszego gripa. A materiałowo i generalnie, jeśli chodzi o jakość, myślę, że tutaj na pewno nie będzie różnicy. Jeśli chodzi o samo klejenie, jeszcze nie testowałem, bo dostałem to w piątek, także nie chcę wam mówić recenzji, ale no to się kurwa klei jak klej, nie? Naprawdę coś czuję, że jak ja się na tym położę, że wiecie, patrzcie. Nie jestem w stanie przeciągnąć tak ręki sobie gładko, jak położę coś, mocniej przycisnę, tak, żebym przycisnął, to naprawdę opór jest niesamowity. Te gripy macie za 139 zł. Także myślę, że to jest bardzo, bardzo dobra cena. Z tego co wiem, może być, ale nie musi. Zobaczymy, ale niedługo może też być limitowana edycja. Za jakiś czas. Ale to nie jest nic pewnego. Ale na ten moment wygląda to w ten sposób. Z przodu fajnie, minimalistyczna. I myślę, że doda wam plus 50 kg w wyciskaniu. Nie, no może przesadziłem, ale z 25. Oczywiście wiecie, z jakiego kodu zamawiać. DZWIG Monster Power, najsilniejszy kod na rynku. Silniejszego nie znajdziecie na ten moment. Może kiedyś znajdziecie, ale nie w tej chwili. Jak chcecie być najpiękniejsi, no to używajcie kodu Paleczaka, wiadomo. Ale jeśli chcecie być najsilniejsi, no to używajcie kodu mojego. I tak, z tym jeszcze wrócimy zaraz do tego. My tutaj mamy nowe neoprenki, Radiusy. Ja sobie zażyczyłem, z tego względu, że chudne, to wziąłem sobie L-eczki, bo mam XL-ki Dangery, tak? Tutaj Radiusy wyglądają w ten sposób. Jak dla mnie wyglądają bardzo ładnie. Fajny, rzucający się w oczy kolor. I chwytliwa nazwa, no to już znamy z Monstera, że tak, Dangery tak samo bardzo fajne, z czachą, a tutaj teraz Radioactive, cena bodajże taka sama jak za Dangery. I generalnie ja wam powiem tak, to jest to samo co Dangery, jeśli chodzi o jakość, materiał, widzicie nawet tutaj obszycie od, w sensie te gumeczki, tak? Jest jak w Dangerach, ale mamy zupełnie inne szycie. W Dangerach, z tego co pamiętam, tam mam chyba Dangery gdzieś leżą, mamy po bokach. I sam mi się to nie zdarzyło, ale znam osoby, które mówiły, że te Dangery im po prostu po jakimś czasie, powiedzmy po pół roku, zaczęły troszkę puszczać tutaj na szwach, tak? Tutaj te szwy mamy rozwiązane w ten sposób i z tyłu. Naciągamy zazwyczaj po bokach, nie? Naciągamy po bokach, przez co te szwy się tam rozciągają i po jakimś czasie eksploatacji
puszczają tutaj też świecą z przodu i z tyłu, także nie ma możliwości, bynajmniej tak mi się wydaje, nie ma możliwości, żeby one się po prostu rozciągnęły czy też przetarły, tak? Także jak dla mnie, jeśli macie wybierać na ten moment ten Jerry A radiusy, ja wybierałbym te. Mimo, że jeszcze w nich nie siadałem, ale no, różnicy nie będzie na pewno, nie, bo czuję to po materiale, że to jest identyko, to jest to samo. Przeszycie jest inne, przez to będą trwalsze. Jeśli szukacie trwałych neoprenów, które będą Wam służyły bardzo długo, radiusy są dla Was na pewno. No, dam recenzję też jeszcze, jakie przetestuję. Tak, z Angelu byłem bardzo zadowolony i jestem nadal, bo mi się taka sytuacja rozdarcie nie zdarzyła, ale wiadomo, niektóre osoby kupują za mały rozmiar, w cudzysłowie, żeby zmaksymalizować wyniki. Ale jeśli ma się normalny rozmiar, no to takie dęczery też się nie kupują. Jeśli chcecie troszkę mniejsze zakładać i maksymalizować wyniki, albo mieć po prostu jeszcze trwalsze, to na pewno te są trwalsze od dęczerów. Zamawiacie radiusy, bo jest rewelacja. No tutaj macie taki komplecik, nie? Radiusy plus koszuleczka Monster Power z gripem, tak? Czyli 25% macie na drugi produkt, no to koszulkę i gripę macie na dobrą sprawę za pół darmo wtedy, kupując takie neoprenki i koszulkę. Dobra, nagadałem się. Jeszcze jedna kwestia. Konkurs. Mamy dla Was konkurs z Monsterem. Właśnie na taką koszuleczkę. Osoba, która wygra, dostanie kod i sama będzie mogła sobie zamówić taką koszulkę za darmo. A jakie są warunki konkursu? Warunki i szczegóły znajdziecie na Instagramie. A tak jak dla Was tutaj na szybko, no to jest po prostu udostępnienie fotki, która jest na Instagramie, którą ja wrzuciłem właśnie z gripem, udostępnię mnie u siebie na profilu, czyli wrzucenie do siebie na profil, skopiowanie tej fotki, wrzucenie jako post i oznaczenie dwóch znajomych pod tym postem, tak? Żeby też może chętnie, żeby chętnie wzięli udział sobie w konkursie i też dalej to fajnie nam zatoczyło koło. No i fajnie jakbyście lajkowali Monstera i lajkowali mój kanał czy też profil na Instagramie, tak? Ale jedyny wymóg to jest po prostu udostępnienie fotki z gripem oraz oznaczenie dwóch znajomych i zachęcenia ich do wzięcia udziału. Konkurs będzie trwał tydzień czasu, czyli dzisiaj mamy niedzielę, jak widzicie ten vlog, znaczy dzisiaj mamy sobotę, tak, wiemy ma i tak dalej, ale w niedzielę to Wam puszczam, czyli od niedzieli, od dziś, jak to widzicie, do następnej niedzieli konkurs trwa. No i zobaczymy, kto tam sobie zgarnie koszuleczkę. Nie? W następną niedzielę na vlogu zobaczymy, kto jest zwycięzcą. Wtedy taka osoba do mnie napisze na priv i dostanie kod, zamówi sobie koszuleczkę i będzie częstowała się koszuleczką za darmo i robiła progresiv. Chyba to tyle w tym vlogu. Jeśli nie, to może coś tam przygram jeszcze, jak będzie z gali. Kuponiki postawiłem. Mam nadzieję, że coś wygram. Zobaczymy. Jeśli nie, no to trudno, ale mam nadzieję, że coś tam wpadnie. Może tam przygramy Wam później, nie? Dzisiaj generalnie cheat jest. Z pierwszej dychy świętujemy, w cudzysłowie. Czekam na Crazy Chickena. I co? Tyle. Chyba tyle. Nie wiem, czy się żegnać. Jeszcze się nie żegnam, no może się pożegnam później. Jeszcze jak będę siedział, to w sumie jutro dopiero montuję. No. Dobra, jako że pierwsza dycha w dół, tak jak mówiłem, proszę bardzo. Nie ten sos mi przysłali, miał być czosnkowy, kurwa. Ech. No, smacznego.